Gdyby zapytać polskich pszczelarzy, która choroba pszczół jest najpopularniejsza, to z całą pewnością jednogłośnie odpowiedzieliby, że jest nią waroza. Warozę wywołuje bardzo groźny roztocz o nazwie Varroa destructor, po polsku nazywany dręczem pszczelim. Myślę, że poznanie tego pasożyta, poznanie tego, jak przebiegle dostosowuje się on do swojego żywiciela, a także w jaki sposób dzikie pszczoły miodne się przed nim bronią, będzie bardzo ciekawą rozrywką, nawet jeśli nie masz własnych pszczół. Zacznijmy więc od krótkiego omówienia biologii tego pasożyta. Varroa destructor to pajęczak, który wysysa hemolimfę, czyli krew pszczoły. Oprócz tego varroa dekomponuje ciało tłuszczowe. W świecie owadów rola tej tkanki nie ogranicza się do przechowywania zasobów energetycznych, ale jest także organem, w którym zachodzi wiele procesów metabolicznych, m.in. detoksykacji, dlatego ciało tłuszczowe owadów porównuje się czasami do wątroby u kręgowców. Brak ciała tłuszczowego oznacza dla pszczoły osłabienie, obniżenie zdolności uczenia się i orientacji w terenie, skrócenie długości życia i szybszą śmierć. Niestety to nie wszystko. Tak jak komar przenosi malarię, jednocześnie sam na nią nie chorując, to podobnie varroa przenosi co najmniej 5 groźnych wirusów, które aktywują się w ciele pszczoły. Powodują one poważne uszkodzenia, takie jak zdeformowanie skrzydeł albo paraliż. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób pszczoły mogą się zarazić tym groźnym pasożytem. Roztocz może przeskoczyć z pszczoły na pszczołę, na przykład podczas zbierania nektaru. Varroa potrafi też zejść z pszczoły, która jest na kwiatku, i nawet przez 2 dni czekać, aż przyleci kolejna pszczoła, pochodząca prawdopodobnie z innej rodziny. Może też być taki przypadek, że zarażona pszczoła nie trafi do swojego ula i przez pomyłkę wejdzie do zdrowej rodziny. Innym powodem są rabunki. Ponieważ miododajnych roślin jest z każdym rokiem coraz mniej, to aby uniknąć śmierci głodowej, duże i silne rodziny pszczele są w stanie okradać z miodu słabsze rodziny. Roztocza chwytają się wtedy rabusiów i w ten sposób zanoszone są do silnej i zdrowej rodziny. W dużym skrócie właśnie tak przedstawia się pierwsza faza życia pasożyta, nazywana fazą foretyczną. Jest to czas, kiedy dorosły pasożyt przebywa na dorosłej pszczole. Teraz możemy przejść do omówienia fazy reprodukcyjnej, czyli tego, w jaki sposób pasożyt się rozmnaża, a rozmnaża się on na czerwiu zamkniętym. No dobrze, ale czym jest w ogóle czerw? W rodzinie pszczelej matka, inaczej mówiąc królowa, składa w komórkach jajeczka. W 3 dniu z jajeczka wylęga się larwa, następnie larwy karmione są specjalną papką zrobioną z miodu, pyłku i wody. W 9 dniu larwa jest zasklepiana specjalną warstwą przepuszczającą powietrze, larwa się przepoczwarza i na koniec, po 21 dniach, wygryza jako dorosła pszczoła. Wszystkie te stadia rozwoju nazywamy czerwiem. Niektórzy uważają, że nazwa miesiąca, czerwiec, wzięła się właśnie stąd, bo na ogół właśnie w czerwcu jest najwięcej czerwiu. Wróćmy jednak do warozy. Będąc w ulu, varroa szuka komórek z 8-dniowymi larwami, czyli takimi, które są tuż przed zasklepieniem. Następnie wchodzi pod larwę, zanurza się w przygotowanym na dnie pokarmie i unosi ponad jego powierzchnię perytremę, czyli rurkę, przez którą oddycha, podobnie jak nurek korzystający z maski do oddychania pod wodą. Gdy pszczoły zasklepią komórkę, varroa rozpoczyna swoją paskudną reprodukcję. Najwyższy czas przyznać się tutaj, że na pszczołach pasożytują tylko samice, podobnie jak to tylko samice komara żywią się naszą krwią. Samica składa w zależności od warunków około 5-6 jaj. Jajo złożone jako pierwsze z reguły jest niezapłodnione i powstaje z niego samiec. Z kolejnych, zapłodnionych jaj powstają osobniki żeńskie. Dojrzałe samice odbywają kopulację z samcem jeszcze w zasklepionej komórce, a później wraz z wygryzającą się pszczołą opuszczają komórkę, przechodzą na kolejne dorosłe pszczoły, aby po kilku dniach lub nawet szybciej znowu wniknąć do komórek z czerwiem i powtórzyć cały cykl rozwojowy. I teraz poruszmy najważniejszą kwestię, czyli szybkość namnażania się pasożytów, bo to właśnie ta szybkość jest odpowiedzialna za masową śmierć pszczół miodnych na całym świecie. Co prawda, tempo namnażania jest uzależnione od wielu czynników, ale pomijając już tutaj pokazywanie obliczeń, w zaledwie 20 dni varroa jest w stanie podwoić swoją populację. Przyjmując najgorszy scenariusz, z tylko jednej samicy w ciągu 4 miesięcy rozwinie się aż 16 kolejnych samic. Warto podkreślić, że jeśli zaledwie 7% pszczół w rodzinie zostanie zaatakowanych przez dręcza pszczelego, to ta rodzina ginie.
Żeby więc zapobiec masowej śmierci pszczół, na całym świecie testuje się nowe metody walki z warozą, a także coraz to mocniejsze toksyczne substancje, które mają za zadanie zabić pasożyta. Są tak popularne, że nawet w grze komputerowej, w Simsach, istnieje opcja wykonywania zabiegów na roztocza. Natomiast wbrew pozorom, dziko żyjących rodzin pszczelich jest coraz więcej. Zawsze tam, gdzie ktoś nieoficjalnie liczy zasiedlone dziuple, występuje stały wzrost. Również wtedy, gdy na jesień zaczynają się w Polsce wichury i wiatr wywraca dużo chorych drzew, to często okazuje się, że żyją w nich dzikie pszczoły. A nawet bez wychodzenia z domu można zobaczyć wiele wpisów na portalach społecznościowych o tym, że zwaliło się jakieś drzewo i potrzebna jest teraz pomoc dla tych upadłych pszczół. Mimo tego, część pszczelarzy i tak nie jest w stanie pogodzić się z tym, że pszczoły potrafią przeżyć na wolności, dlatego mówią, że w dziuplach są tylko te pszczoły, które komuś akurat uciekły z ula i one i tak by tej najbliższej zimy nie przeżyły. Istnieje mocno wpojony pogląd, że jeśli pszczołom nie podamy silnej substancji chemicznej, która zabije pasożyty, to pszczoły na pewno umrą. To tak, jakby właściciel bardzo drogiego, rasowego psa nie mógł uwierzyć, że jakiś zdziczały kundel potrafi żyć bez częstych wizyt u weterynarza. W pewnym sensie hodowane przez ludzi pszczoły miodne dość mocno przypominają takiego drogiego i rasowego psa. Przez dziesiątki lat pszczelarze selekcjonowali rodziny pszczele i pozwalali rozmnażać się tylko tym pszczołom, które posiadały pożądane cechy użytkowe. A więc paradoksalnie, pszczoły hodowlane mogły przetrwać tylko dzięki swojej łagodności, miodności oraz nierojliwości. Natomiast pszczoły, które żyły dziko, mogły przetrwać tylko wtedy, gdy posiadały cechy pozwalające pokonać coraz to trudniejsze warunki otoczenia. Jest to przede wszystkim higieniczność, zimotrwałość i właśnie odporność na choroby. Dlatego przejdźmy już do najciekawszej części tego filmu i opowiedzmy trochę o sposobach walki dzikich pszczół z pasożytami Varroa. Metod walki jest tak wiele, że podzielimy je na ofensywne, defensywne i pasywne. Zacznijmy od działań ofensywnych i tylko tych oficjalnych, zbadanych, jak to się ładnie mówi, naukowo udowodnionych. Pierwszą jest cecha VSH. Żeby poznać zasadę jej działania, wróćmy do czerwiu zasklepionego i fazy reprodukcyjnej roztoczy Varroa. Pszczoły posiadające cechę VSH potrafią wykryć larwę zaatakowaną przez roztocza, mimo że jest ona zamknięta i nie ma do niej dostępu. Następnie pszczoły robią coś nietypowego. Odsklepiają tą zarażoną komórkę i wyrzucają larwę na zewnątrz ula. Jak łatwo się domyślić, w trakcie tego procesu dorosły pasożyt zdąży uciec, więc na pozór nic mu się nie stanie. Jednak sam fakt, że pszczoły odsklepiły komórkę w trakcie fazy reprodukcyjnej, sprawia, że część samic staje się bezpłodna. Niestety pszczoły zawsze tracą też larwę, której poświęciły dużo czasu, sił i pokarmu. Z tego powodu cecha VSH przestała być już tak atrakcyjna, a na pierwszy plan wysunęła się inna cecha. Aby ją zrozumieć, najpierw przypomnijmy sobie scenę z filmu Sami Swoi. Amen. 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 Duchota coś dzisiaj taka. Drugim ofensywnym narzędziem dzikich pszczół do walki z warozą jest cecha, którą przez lata nazywałem lepsze VSH, ale odkąd ją zbadano, to nosi oficjalną nazwę recaping. Część rodzin pszczelich w końcu zrozumiała, że nie trzeba wyrzucać całej larwy, tak jak w przypadku VSH, a wystarczy tylko poprzeszkadzać samicom roztocza, podobnie jak kargul przeszkadzał młodej parze, aby do niczego nie doszło. Pszczoły opiekujące się larwami robią to samo. Gdy wyczują pod zasklepem pasożyta, to tak jak kargul ściągają drzwi, czyli po prostu odsklepiają i zasklepiają komórki, zaburzając cały cykl rozwojowy roztoczy. Pewne badanie naukowe z maja 2021 roku podaje, że jeśli pszczoły w danej rodzinie posiadają skuteczność odsklepiania zarażonych komórek na poziomie 60%, to udana reprodukcja roztocza wynosi mniej niż 1,3 na samicę. Otwarcie komórki może być tak stresujące dla samicy, że zaburza u niej składanie jaj. A więc po 4 miesiącach z jednego roztocza nie rozwinie się 16 kolejnych samic, a może być po prostu cały czas tylko jedna. Dodam tutaj od siebie, że wszystkie posiadane przeze mnie rodziny, które posiadają taki poodsklepiany czerw, prawie zawsze są najsilniejszymi rodzinami i przynoszą najwięcej miodu. Ale to nie wszystkie mechanizmy ofensywne.
Kolejnym sposobem walki pszczół z warozą jest groming oraz autogroming. Tutaj już nie wymyśliłem polskiej nazwy, więc bez obaw. Gdy dorosła pszczoła wyczuje na sobie pasożyta, to wzywa najbliżej sąsiadującą robotnicę, aby dokładnie ją obejrzała, a następnie ściągnęła z niej tego pasożyta. Pszczoła pacjentka się wtedy nie rusza, jeżeli trzeba, to podnosi skrzydełka, aby zrobić większy dostęp i spokojnie czeka, aż pszczoła lekarka wszystko sprawdzi. Jeżeli roztocz się znajdzie, lekarka od razu zdziera go swoimi żuwaczkami, a później oszołomiony pasożyt spada na dno ula. Na tym właśnie polega groming. Natomiast autogroming to bardzo podobna sytuacja, z tym, że pszczoła potrafi samodzielnie strącić z siebie pasożyta, który podobnie spada później na dół. Wadą groomingu jest fakt, że zabiera pszczołom dużo czasu, który mogłyby poświęcić na inne, ważniejsze zadania. Oznacza to, że rodziny z tą cechą są zdrowe, ale rzadko kiedy najsilniejsze. Mówię tu oczywiście z własnego doświadczenia. Poza tym grooming nie sprawia, że varroa ginie. Varroa jest tylko lekko uszkodzona i gdy chwilę odpocznie, to może ponownie wejść na kolejne pszczoły. Dlatego, żeby grooming okazał się skuteczny, to w rodzinie pszczelej muszą koniecznie występować symbionty, czyli inne organizmy żyjące przez miliony lat z pszczołami w symbiozie. W mojej klasyfikacji symbionty uważam za czwarte kluczowe ofensywne narzędzie służące do walki z warozą. Najlepiej zbadany i opisany jest tutaj zaleszczotek, a także Hypoaspis, o którym nagrałem film W ulu mieszkają nie tylko pszczoły. Zaleszczotek to drapieżnik, który towarzyszy pszczołom na każdym etapie ich życia. Poluje na pasożyty bezpośrednio podchodząc do pszczół i sprawdzając, co mają na sobie, a także patrolując rejon położony najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Do tej pory dużo powiedzieliśmy o dręczu pszczelim, który jest pasożytniczym roztoczem, jednak na dnie każdej dziko żyjącej rodziny pszczelej możemy znaleźć setki malutkich i pożytecznych roztoczy. Zajmują się one przerabianiem wszystkich odpadków produkowanych przez pszczoły. Na przykład, gdy w dziupli umrze jakaś pszczoła, to pożyteczne roztocza ją zutylizują i nie będzie żadnego zagrożenia zdrowotnego. Dlatego symbionty są ściśle powiązane z groomingiem. Gdy rodzina pszczela strąca z siebie dręcza pszczelego, to ten spada oszołomiony na dno, prosto w paszczę tych pożytecznych roztoczy, które rzucają się na niego i pomimo dużo mniejszego rozmiaru, odgryzają mu poszczególne części ciała. Można powiedzieć, że varroa ginie wtedy śmiercią tragiczną. Czasami, gdy spoglądam na dno ula, to mam wrażenie, że pszczoły są świadome pracy wykonywanej przez pożyteczne roztocza. W trakcie sezonu pszczelarz przestawiający ramki niechcący wysypuje z nich trochę nieubitego pyłku, który spada później na dno. Być może uległem złudzeniu, ale czasami, gdy nie zaglądałem do ula przez ponad miesiąc, to na dnie i tak zawsze znajduje się trochę pokruszonego pyłku, chętnie jedzonego przez pożyteczne roztocza. Wygląda to tak, jakby pszczoły specjalnie chciały dokarmić swoje symbionty, żeby nie umarły z głodu i cały czas były dostępne na wypadek pojawienia się prawdziwych pasożytów. I to by było na tyle z narzędzi ofensywnych, które zostały do tej pory zbadane. Należy jednak podkreślić, że istnieje jeszcze wiele innych mechanizmów, które nie zostały jeszcze opisane, albo też występują jedynie lokalnie. Dlatego na razie muszę je jeszcze zostawić tylko dla siebie. Mimo wszystko wydaje mi się, że wymienione mechanizmy wystarczą, aby uświadomić sobie, że pszczoły wcale nie są bezbronne i jedynie czekają na przyniesioną przez człowieka dawkę leku. Jednak pasożyty również nie są bezczynne i również dostosowują swój cykl biologiczny do żywiciela. Dlatego w drugiej części powiemy o prowadzonej przez pasożyty kontrofensywie. Przekonamy się, że varroa pomimo ataku pszczół cały czas stara się przejąć inicjatywę. Poznamy też działania defensywne stosowane przez dzikie pszczoły miodne, aby jak najmniej wystawić się na działanie pasożytów. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.